I kolejny podpunkt z tego samego zadania w naszym nowym filmie. I mamy: rozłóż mianownik wyrażenia na czynniki, podaj dziedzinę tego wyrażenia. To ma być podpunkt C, bo pozostałe dwa pierwsze były wykonane już przeze mnie. Teraz popatrzmy sobie na naszą ramkę. Podpowiadajkę, jak wykonać dziedzinę funkcji. Otóż dziedzinę funkcji wykonujemy w takich trzech podstawowych przypadkach. Oczywiście jest ich więcej w zależności od innych funkcji. Na razie mówimy o tych podstawowych. Jeśli mianownik mamy, czyli tu jest mianownik, a więc liczba na dole musi być zawsze różna od zera. Gdy mamy pierwiastek, to liczba pod pierwiastkiem kwadratowym musi być większa równa 0. I gdy mamy pierwiastek kwadratowy w mianowniku, to liczba taka musi być dodatnia, a więc te dwa pierwsze przypadki połączone razem. My jesteśmy w podpunkcie C, więc przepiszę sobie ten podpunkt C. I co zapiszę? Założenie. Czyli zakładam, że x do 7 minus 3x do 6 minus 4x do 5 zgodnie z tym, co tu jest, ma być różne od zera. Jak wykonać takie zadanie? Takie zadanie już wykonywałam jako podpunkt A. Robi się je bardzo, bardzo podobnie. Czyli należy po prostu wyciągnąć coś wspólnego przed nawias. Najlepiej z wszystkich trzech tych kawałeczków, a kawałeczki to tu, tu i tu. Minusy, plusy oddzielają te kawałki. Co mogę wyciągnąć z pierwszego, co z drugiego, a co z trzeciego? Zawsze popatrzcie na najmniejszą liczbę x-ów. Najmniej x-ów jest 5. Tu jest 6, a tu jest 7. Co to dla nas oznacza? To dla nas oznacza, że 5 możemy wystawić przed wszystko. Czyli x do 5 wystawiam przed wszystko. Co się wydarzy? Zabrałam z 7 5 takich x-ów, znaczy, że zostały mi 2. Zabrałam z 6 5 takich x-ów, znaczy, że został mi 1. Ale pamiętajcie, że przepisuję minus, przepisuję trójkę i przepisuję x-a. Zabrałam 5, ale minus 4 pozostała. Gdyby tutaj nie było tej liczby 4 i zabrałabym te x do 5, pamiętajcie, że zawsze należy postawić 1. Jeśli byłoby minus, to minus 1, a jeśli byłoby plus, to plus 1. Jeśli nie byłoby tej ostatniej liczby. Po wykonaniu zawsze sprawdźcie. X do 5 razy x do 2, x do 7 dodajemy potęgi. X do 5 razy minus 3x, minus 3x do 6, zgadza się. X do 5 razy minus 4, minus 4x do 5, zgadza się. Po przemnożeniu sprawdziłam, że jest w porządku. Mogę przejść dalej. Takie równanie, gdyby nie było tu poprzekreślane, to zwyczajnie wykonujemy tak. Taka rzecz jest równa 0, bądź taka rzecz jest równa 0. To u nas identycznie, tylko przekreślamy i znak jest i, bo i to musi być jednocześnie różne od zera. Co podstawić pod x-a, żeby dało nam 0? Wystarczy, że podstawię x równy 0. A skoro ma być różny, no to znaczy, że różny. Co robię w drugim przypadku? No w drugim przypadku mamy równanie kwadratowe, a więc delta. Wkleję tutaj dla nas, żebyśmy mieli rozeznanie, jak się liczy deltę, przypominajkę. Przypominajka wklejona, a więc liczymy deltkę. Jak taką deltkę liczymy? No mam nadzieję, że pamiętacie, że na początek potrzebne są nam oczywiście A, B i C, ale pamiętacie już, jak się liczy A, B i C? No A to jest zawsze to, co stoi przed x kwadrat. Czyli w naszym wypadku ktoś powie 0. Broń Boże, jakby było 0, to by x nie było. Kwadrat. Ale ponieważ on tu stoi, to mogę powiedzieć x kwadrat bądź 1x kwadrat. To jest to samo, czyli a to jest 1. Stoi przed naszym x do drugiej potęgi. To, co stoi przy x, to jest minus 3, czyli to jest nasze b. Nie zawsze są ustawione w takiej kolejności, pamiętajcie. I c, wolna liczba bez x-owa. Mogę podejść do delty. Ja zawsze przepisuję wzór. Tak, żeby się nie pomylić, bo im więcej razy przepiszecie, to po pierwsze pamiętacie, a po drugie zawsze jest mniej pomyłek. B, czyli minus trójka. I teraz uwaga, minus trójka do kwadratu, a nie
bez nawiasu. Bo jak bez nawiasu będzie, to to będzie tylko trójka do kwadratu. Minus czwórkę przepisuję, a przepisuję jako jedynkę i C przepisuję jako minus czwórkę. I liczę minus 3 razy minus 3. 9. Minus razy minus daje plus. Minus razy minus daje nam plus. 4 razy 1 razy 4. To jest taki kawałeczek, w którym wykonuję wszystko. To jest 16. Łącznie 25. Liczę pierwiastek z delty. Czyli pierwiastek z 25. Czyli 5. Co robię, gdy delta wychodzi dodatnia? Gdy moja delta wyszła większa od zera, liczę x1 i x2. No to policzmy. Wzór przepisamy i podstawiam. B minus ma być, a było minus 3. Minus i minus daje nam plus. Pierwiastek z delty, czyli 5 przez 2 razy 1, bo a to 1. 3 odjąć 5 to minus 2 przez 2 to minus 1. X2 liczę. Minus B. Minus minus, czyli plus. Plus pierwiastek z delty przez 2 razy 1. 3 plus 5 to 8. Na 2 to 4. To są policzone nasze x. Ale my wiemy, że w naszej dziedzinie nie mogą być liczby, które zerują nam mianownik. W związku z tym, żeby teraz podać deltę, przepraszam, dziedzinę, podać dziedzinę, muszę wyrzucić wszystkie te x, które tutaj wyliczyłam. A więc wyrzucę tego, wyrzucę tego i wyrzucę tego. Pamiętajcie o tym, aby wyrzucić je z dziedziny w kolejności od najmniejszej liczby do największej. Minus 1 była najmniejsza, 0 i 4. I to jest wszystko, jeśli chodzi o ten właśnie przykład. Tak należało go wykonać. Kolejny przykład w kolejnym filmie.